Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w już praktycznie ostatnich solucjach z naszej Wielkanocy 2020 i tym razem quest zaczynamy ponownie w osadzie plemienia Banok, tym razem u drapieżnego kła. Nie, przepraszam, nie, to nie ten dialog. Tak, coś dłuższego i rozpoczynamy quest. W wiosce panuje dziwna atmosfera. Musimy rozejrzeć się wśród mieszkańców i rozmawiamy z wonną miętą, która od razu stoi już przy nas. Podejdź do mężczyzny i spróbuj dowiedzieć się, dlaczego krzyczał. Wydaje mi się, że tam krzyczał dziki pies. Dziewczyna ma masę obowiązków, bo ktoś ciągle się do niej wy... Ktoś cio coś od niej wymaga. Podejdź i sprawdź, jak się trzyma. To jest mała wiewiórka, tak? Ciągle ktoś coś od niej chce. Dębowy łuk obronił małą wiewiórkę i chce ją wziąć za żonę. Zobacz, czy przygotowania do ceremonii przebiegają pomyślnie. Zacznij od kobiet, które szyją ślubne szaty. Okej, i idziemy do słonecznego jaskra, nie wiem. Który jest tutaj? Ceremonia zaślubin niebawem się odbędzie. Sprawdź, jak z tym wszystkim czuje się mała wiewiórka. No i w takim razie wracamy do małej wiewiórki. Ojej, ojej, ojej. O, i mamy tutaj ceremonię zaślubin. Rozmawiamy z naszymi nowożeńcami. To już koniec. Ajajaj. No i znowu rozmawiamy z drapieżnym kłem, a jednak się nie kończy historia. Widzicie? Mała wiewiórka uciekła od męża, bo znęcał się nad nią. Szła bardzo długo i trafiła na jakieś pustkowie. Proszę. Jednak się nad nią znęcał. Mała wiewiórka budziła się i zobaczyła, że okrążyła ją wataha wilków. O, wilki mówią. Fajnie. To jest ciekawy quest. O, taką fabułę właśnie. Takiej fabuły oczekiwałem od Garmory. Rozmawiamy z wilkami tutaj, w ich jaskini, tak, w jaskini wilków. Mała wiewiórka obiecała porozmawiać ze swoim plemieniem, aby nie krzywdziło wilków. No i w takim razie musimy pogadać z małą wiewiórką pewnie. To jest głodny wilk. Stop, dlaczego mała wiewiórka przemieniła się w wilka? Mała wiewiórka zmieniła się w wilka? Pytajnik. No i kończymy nasz quest. Wybieramy nagrodę z doświadczeniem lub bez doświadczenia. Ja wybiorę tym razem z doświadczeniem i dostajemy pióropusz plemienia Abako i dwa okruchy złota. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą solucję. Życzę Wam samych legend z Heroesów Eventowych i do zobaczenia w następnej. Cześć!